Chciałam wyjaśnić, dlatego że kwestia tutaj syrówka Gizy jest gdzieś bardzo pomijana w tym wszystkim, aczkolwiek bardzo ważna. Dlaczego chciałam przynajmniej wobec wyjaśnić sprawę syrówka Gizy? Dlatego, że to była ofiara działań policji i chciałam w skrócie powiedzieć, jak to wyglądało. Parę miesięcy po śmierci Iwony zadzwonił do nas telefon i osoba, która do nas dzwoniła, zapytała, czy może rozmawiać z Iwoną i zaczęła się śmiać. My to zgłosiliśmy na policję i nie wiem, może parę miesięcy, parę tygodni, już nie pamiętam w czasie, jak to umiejscowić. Zadzwoniłam do, pamiętam jeszcze nawet z Krakowa, pamiętam nawet budkę telefoniczną, z której dzwoniłam do prowadzącego wtedy sprawę śmierci Iwony i on mi powiedział, już wiemy, kto do was dzwonił i pytał o Iwonę, o jej śmierci i wiemy, kto się śmiał. I policjant wtedy z Dąbrowy Tarnowskiej powiedział, że to był Sylwek Giza. Że tego na pewno znasz, to był Sylwek Giza. Oczywiście, że znam Sylwka Gizę, bo Sylwek Giza chodził ze mną do szkoły. Był równolegle w klasie obok, więc oczywiście, że Sylwka znałam, tudzież mieszkał obok nas, więc był mi znany. Że to nie tylko Sylwek Giza zadzwonił, ale też moja bardzo dobra koleżanka, że z nim była i też ona dzwoniła. I ja też pamiętam, dawałam wyrazy po prostu tutaj spotykając ją swojej złości i tak dalej, kiedy dowiedziałam się o tym, że to ona miała z tym Sylwkiem dzwonić. Po wielu, wielu latach dopiero zupełnie przypadkiem dowiedzieliśmy się, że to nie Sylwek Giza do nas dzwonił. Więc ja kiedy się dowiedziałam, po prostu wsiadłam na rower i pojechałam do niej przeprosić ją za to, że po prostu tak myślałam nawet, że mogłam pomyśleć, że ona to wtedy do mnie dzwoniła, więc wie pani, jak słyszy rodzina z ust policji, że ta osoba była zła, że to mogła być ta osoba, to wierzy to pani, tak? Bo oczywiście. No, jak ma nie wierzyć? No to komu ma uwierzyć? My nie prowadziliśmy nigdy śledztwa. My nie jesteśmy osobami, które wskazywały. My po prostu otrzymywaliśmy te informacje i w swoich tutaj gdzieś tam spotykających ludzi nadawaliśmy czasami wyraz, tak? Tutaj, że a te osoby były zupełnie niewinne. One nie widziały w ogóle, co się... Dlaczego my mamy do nich żal na przykład, tak? Dlaczego my na nich tak patrzymy, dlaczego my coś mówimy do nich, tak? Oni nie wiedzieli, bo po prostu te nazwiska były gdzieś tam przez policję podawane i próbowano znaleźć w ten sposób zabójcę Iwony na siłę. Więc to nie my wskazaliśmy Sylwka, tylko policja wskazała Sylwka. I rzeczywiście w takim stanie, że to Sylwek do nas dzwonił, czy tutaj w takiej niewiedzy, że to, albo wiedzy, że tutaj niby Sylwek do nas dzwonił, tkwiliśmy przez wiele lat i to jego śmiech słyszeliśmy w telefonie. Sylwek Giza wyszedł z tego, bo on był przytrzymywany w areszcie i tak dalej. I nie do mnie to mówił, nie do nas, ponieważ my przez wiele lat uważaliśmy go za, po prostu za człowieka, który do nas dzwonił wtedy i się śmiał, tak? Że ten, który pytał o Iwonę po jej śmierci. Sylwek opowiedział swoim znajomym, w jaki sposób był traktowany, w jaki sposób był zmuszany do tego, żeby się przyznał na policji w Dąbrowie Tarnowskiej. To nie daje im spokoju, dlatego że rzeczywiście przez wiele lat my byliśmy przekonani, dlatego że takie informacje otrzymaliśmy od policji. Po latach, po jego śmierci, bo Sylwek Giza nie żyje, zmarł. Też nie wiadomo jak to było i tak dalej. Zmarł, po prostu Sylwek Giza nie żyje. Ten odcinek miał być o innym temacie. Ale kiedy po publikacji ostatniego odcinka odezwała się do mnie pani Aneta Kupiec z wielką prośbą o to, żeby coś wyjaśnić. Sylwek Giza, jej kolega ze szkoły podstawowej, miał zadzwonić do jej domu, do domu państwa Cyganów. Kilka miesięcy po śmierci Iwony,
którą żyło właściwie całe miasteczko. Trudno zakładać, że była jakakolwiek osoba w Szczucinie, która o zabójstwie Iwony nie wiedziała. A już na pewno wiedzieli o tym znajomi Małgosi, Anety, znajomi Iwony czy państwa Cyganów. Te wyrzuty sumienia zapewne będą z panią Anetą do końca jej życia, ponieważ mimo, że potrafiła i miała okazję wyjaśnić tę sytuację z koleżanką, która miała wówczas towarzyszyć Sylwkowi, ze swoim kolegą już nigdy się nie rozmówiła, bo ten zmarł. Oficjalnie zatruł się czadem w swoim mieszkaniu. Jednak śmierć osoby w wieku 20 kilku czy 30 lat budzi zawsze bardzo wiele pytań. Dlaczego? Jak to się stało? Tego się pewnie nigdy nie dowiemy. Ale właśnie śmierć Sylwka Gizy sprawiła, że ten odcinek chcę poświęcić innym osobom, które również straciły życie. Ale co to ma wspólnego ze sprawą? Część oczywiście pewnie nie jest w żaden sposób z nią związana, ale układa się to w bardzo dziwny obraz, o którym chciałabym, żebyście wiedzieli, tak po prostu. 13 sierpnia 1998 roku umiera Iwona. W styczniu roku kolejnego życie traci Tadeusz Drab. Ale to nie tylko te śmierci wzbudzą w ludziach niepewność, strach. Zginie jeszcze kilka innych osób, a przy części z nich to właśnie to, że straciły życie, doprowadzi do kolejnych zgonów. W tym odcinku chciałabym szczególną uwagę poświęcić Markowi Kaplowi, którego śmierć jest po prostu szokująca. I wiele rzeczy wskazuje na to, że w jakiś sposób ta sprawa łączy się ze sprawą śmierci Iwony. W pierwszym odcinku opowiedziałam wam o tym, co robiła grupa Austriaków. Wyjeżdżali za granicę pracować, organizowali też pracę innym osobom ze Szczucina. Jedną z takich osób, która zajmowała się organizacją tej pracy, był Paweł K., czyli młody Klapa. Zanim jednak zamieszkał w Austrii i to właśnie do Wiednia ściągał różne osoby, czy pośredniczył w tym procederze, no nawet nie procederze, no pośredniczył jakby w tym działaniu, był w Grecji. I to właśnie w latach 90., na początku właśnie lat 90., do Grecji pojechały między innymi Grażyna Korbaś i Krystyna Bober. Pierwsza pojechała Grażyna Korbaś, która miała wówczas 24 lata, pojechała do Grecji z takim założeniem, że odłoży trochę pieniędzy, które tam zarobi, wróci do Szczucina, pewnie pomoże rodzinie finansowo, też część odłoży pieniędzy dla siebie. Była młodą, atrakcyjną, przebojową, pełną życia dziewczyną. A miała pracować jako gospodyni domowa, miała sprzątać, zajmować się domem, gotować. Jednak z Grecji Grażyna Korbaś nigdy nie wróci. Pewnego dnia rodzina pani Grażyny otrzymuje wiadomość, że ich córka zmarła. Oficjalnie jako przyczynę śmierci podana jest medyczna kwestia, czyli pęknięcie tętniaka. Ciało Grażyny Korbaś wraca do Szczucina, wyprawiony jest pogrzeb i właściwie tak kończy się jej młode życie. Jakiś czas później do Grecji z tego samego polecenia do pracy jedzie Krystyna Bober. Krystyna Bober ma 27 lat, kiedy w Grecji się znajduje. Z kolei ona jest babysitterką, nianią i w sumie dobrze sobie tam radzi, jednak w pewnym momencie jej rodzina przestaje mieć z nią taki regularny kontakt. Pewnego dnia, kiedy rozmawiają, córka
czyli pani Krystyna, jest zdecydowanie zdenerwowana, zestresowana, więc bliscy mówią jej, żeby może wróciła stamtąd, skoro się źle czuje. Jednak ona mówi, że to nie jest takie proste, ponieważ wcale nie dostaje tych pieniędzy, które ma tutaj zarabiać, że nie może tak sobie po prostu wrócić, że coś tam z paszportem jest nie tak. Rodzina interpretuje to w ten sposób, że ten paszport został jej odebrany w celu jakiegoś tam dokończenia roboty papierkowej. W każdym razie Krystyna twierdzi, że nie jest tak dobrze, jak miało być, że źle się tam czuje i że czuje się wręcz uwięziona. I także Krystyna Bober do Szczucina nie wróci żywa. Z kolei do jej bliskich dotrze informacja, że odebrała sobie życie, rzucając się z Akropolu. Ta śmierć nigdy nie zostanie w żaden sposób zbadana przez policję. Po prostu uznano to za nieszczęśliwy wypadek lub próbę odebrania sobie życia. Skuteczną. Kilka lat później Szczucinem wstrząśnie wieść o tym, że w wypadku drogowym w Czechach zginęło trzech mieszkańców Szczucina: Stanisław Dudek, Bronisław Łuszcz i jego brat Mirosław. Mieli jechać do Austrii, żeby kupić używane samochody. Jechali do Austrii przez Czechy z dużą ilością gotówki, żeby te samochody zakupić. Podczas podróży w Czechach wjeżdża w nich tir. Tir, którego kierowca miał być bardzo pijany. Pieniędzy, które mężczyźni wieźli do Austrii, by dokonać transakcji, nigdy nie zostały znalezione. Zniknęły ze schowka, a na miejsce tej tragedii jedzie Jabłuszko. To pseudonim jednego ze szczucińskich policjantów. Kradzież pieniędzy nigdy nie zostanie zbadana. Nie wiadomo też, dlaczego na miejscu pojawił się szczuciński policjant i to właściwie od razu. Wiele lat później przez Szczucin przejdzie również cała fala śmierci młodych bardzo ludzi. W Szczucinie funkcjonuje drużyna piłkarska Wisła Szczucin. I to właśnie trzech piłkarzy tej drużyny, Łukasz, Dariusz i Patryk, odbiorą sobie życie. Łukasz wybiera śmierć przez powieszenie. Rodzina odnajduje go w stodole. Twierdzi, że nie zdradzał absolutnie żadnych symptomów tego, że może czuć się bardzo źle, że chce skończyć ze sobą. Kiedy umiera, ma 18 lat. Tyle samo, co Dariusz Cygan. I tutaj zbieżność nazwisk nie jest przypadkowa. Dariusz Cygan to syn Roberta Cygana. Tego samego, który jest na miejscu odnalezienia zwłok Iwony. To syn kuzyna rodziny Cyganów. Dariusz również wiesza się, ale robi to w piwnicy i to w piwnicy bloku, w którym mieszka. Jednak co wspominają jego bliscy, to, że chłopak był szczęśliwy, aktywny tego samego dnia, kiedy miało się to zło wydarzyć. Oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że to zachowanie, które może właśnie wskazywać, wręcz wskazuje na to, że ktoś planuje odebrać sobie życie, dlatego że bardzo często samobójcy prezentują taki konkretny model zachowania. Po podjęciu decyzji o odebraniu sobie życia przez kolejne tygodnie poprzedzające to wydarzenie, czy dni poprzedzające to wydarzenie, obserwuje się u nich poprawę nastroju. Jednak u Dariusza Cygana nie było żadnej poprawy nastroju, ponieważ zachowywał się przed śmiercią tak samo jak zwykle. Był oczywiście rodzinnie zaangażowany w sprawę śmierci Iwony, szczególnie jego ojciec, który w sprawie był ważnym świadkiem, który aktywnie działał na rzecz odnalezienia zabójców swojej krewnej. Ostatni piłkarz Wisły Szczucin to Patryk R., który również ma 18 lat i w 2014 roku
odbiera sobie życie w dość niezwykły sposób. To, że odbiera sobie życie, twierdzi policja i prokuratura. Patryk R. pewnego dnia ma wejść na słup, taki słup z prądem, słup średniego napięcia, ma złapać się przewodów i w ten sposób doprowadzić do swojej śmierci poprzez porażenie. Chłopak spada na ziemię, leży jego ciało obok rzeczonego słupa. Wzbudza to w pewnym momencie zainteresowanie osób, które przechodzą wzdłuż drogi. Wezwana jest policja, pogotowie, prokuratura. Prowadzone jest jakieś, nie wiem, małe śledztwo czy oględziny miejsca znalezienia zwłok. I właśnie te czynności sfilmuje przechodzący obok Marek Kapel. Wówczas 31-latek, który wraca do domu po wizycie w barze. Jest lekko pijany, może to dodaje mu odwagi, a może nawet to, że mimo, że jest pijany, ciekawi go to, co dzieje się na miejscu śmierci nastolatka. To, że Marek Kapel nagrywa wówczas film, wie on, jego rodzina oraz policja, która widzi, że taki film jest nagrywany. Później zresztą jest przesłuchiwany w tej sprawie. Ale tego, co zdarzy się 24 sierpnia 2014 roku, absolutnie nikt nie mógł przewidzieć. Sekcja zwłok Patryka wykazuje, że w chwili śmierci miał we krwi 2,7 promila alkoholu. To jest stan znacznego upojenia. Jak w takim stanie można wejść na słup? Nie wiem. Wiem też, że z drugiej strony to właśnie podczas dość mocnego i znacznego upojenia alkoholem ludziom przychodzą do głowy różne pomysły. Kąpią się w rzece, wskakują, nie wiem, na płot i przechodzą przez ogrodzenia, wdrapują się gdzieś. Być może tak było i tym razem, ale co mógł chcieć osiągnąć Patryk R., wdrapując się na słup wysokiego napięcia? Przyczyną śmierci jest faktycznie porażenie prądem. Po Szczucinie rozchodzi się wieść, że Patryk R. założył się z kolegami, właśnie pod wpływem alkoholu, że na taki słup się wdrapie. Może chciał coś udowodnić, że dotknięcie takiego druta czy kabla z prądem niczego mu nie zrobi. Kilka godzin przed śmiercią jest widziany przez swoją rodzinę, z którą mieszka. Ma wówczas zachowywać się zupełnie spokojnie, zupełnie normalnie, jednak kilkakrotnie wychodzi z mieszkania, żeby do kogoś zadzwonić. Potem wychodzi z domu, a następne wieści o Patryku rodzina odbiera już od policji. Po niecałym miesiącu prokuratura rejonowa w Dąbrowie Tarnowskiej umarza postępowanie wyjaśniające w sprawie śmierci Patryka R., uznając je, jak się domyślam, za śmierć samobójczą. Ale właśnie, co ma do tego Marek Kapel? Marek Kapel, tak jak powiedziałam, wówczas w nocy, bo mówimy tutaj o godzinach popołudniowych, to prawie druga w nocy, Marek Kapel wraca pieszo do domu, też jest lekko pijany, może wstawiony, nie wiem, pod wpływem alkoholu w każdym razie jest. Nagrywa wówczas filmik z tego miejsca, w którym Patryk traci życie. Na filmiku jest policja, jest prokurator, jest też ekipa medyczna. W sprawie tego filmu Marek Kapel będzie później wzywany na policję i nawet do prokuratury po to, żeby składać jakieś wyjaśnienia. W czerwcu z kolei, na początku tego miesiąca, Marek zostaje znaleziony przed domem rodzinnym, w którym mieszka razem ze swoim bratem i mamą. Leży na schodach, jest bardzo ciężko poobijany. Mówi zszokowanej matce i bratu, że po prostu upadł i się poobijał. Jako że rodzina zna Marka i wie, że pracuje on jako budowlaniec, pomyśleli, że może spadł z jakiejś wysokości albo po prostu coś mu się stało, nie drążą tego. Jednak matka Marka Kapla, pani Zofia,
Kilka dni później dowiaduje się od swojej sąsiadki zupełnie przypadkiem, że dokładnie tego dnia, kiedy Marka znaleziono poobijanego przed swoim domem, kogoś w Szczucinie, jakiegoś mężczyzny, potrącił samochód. Nieśmiertelnie, ale konkretnie. I że nie wiadomo kogo. Pani Zofia bardzo szybko łączy fakty. Pyta Marka, czy to jego ten samochód potrącił. Jednak on mówi matce, żeby się nie interesowała, że to nieważne, że nic takiego się nie stało, że wszystko jest z nim w porządku. Wtedy przychodzi sierpień, dokładnie 24 dzień sierpnia. Marek wówczas jest na urlopie, a jest dość szanowanym szefem brygady budowlanej, szanowanym pracownikiem, dość wykwalifikowanym. Marek ma wówczas 31 lat i doskonale wie, jak budować, jak naprawiać, jak remontować. Ma pod sobą kilkanaście chyba nawet osób, jest przykładnym szefem, swoją pracę traktuje bardzo poważnie, nie sprawia absolutnie żadnych kłopotów, nigdy nie podpadł szefowi. Jest samotnym mężczyzną, pracuje, mieszka właśnie ze swoją rodziną. To też ważne, że pani Zofia Kapel ma dwóch synów, starszego Pawła i młodszego Marka, którzy są bardzo zżyci i to oni też pomagają mamie ten dom prowadzić, ponieważ pani Zofia owdowiała bardzo szybko. Marek wówczas miał raptem 1 rok czy 2 lata, więc ojca zupełnie nie pamiętał. Przez to też chłopcy, kiedy byli młodzi, bardzo szybko weszli w taką rolę panów domu, więc też się tym domem zajmowali. I właśnie to robi Marek Kapel 24 sierpnia. Remontuje dach, który jest niezbyt szczelny. On też mieszka właśnie na poddaszu, więc chce, żeby dach był wymieniony. Właśnie w tym celu bierze urlop i właściwie cały ten urlop spędza na remoncie tego dachu. Tego dnia też tak było. A oprócz tego po południu, czy nawet wieczorem 24 sierpnia zaczyna bardzo padać deszcz. Jest ulewa, nawet silny wiatr. Marek więc, wiedząc, że taka pogoda się zbliża, kończy pracę wcześniej, idzie zjeść obiad, później prosi swoją szwagierkę, żonę swojego brata, żeby podwiozła go do baru u Macha. Kobieta się zgadza, no przecież to blisko, brzydka jest pogoda, szwagier robi coś dobrego dla domu, więc zgadza się i zawozi go do tego baru. W barze Marek Kapel siedzi kilka godzin, zamawia tam 2 piwa i 1 setkę wódki, a to też ważne, ponieważ taka ilość alkoholu nie jest w stanie Marka Kapla zbytnio upić. Marek Kapel jest dobrze zbudowanym mężczyzną, bardzo wysokim, ma ponad 1,90 m, więc żeby doszło do takiego dużego upojenia alkoholowego, tego piwa i tej wódki musiało być znacznie więcej. Dlaczego to takie istotne? Ponieważ około 23:10 kamera znajdująca się nieopodal baru u Trabanta, który też jest w Szczucinie jednym z popularniejszych miejsc, rejestruje Marka Kapla, kiedy ten idzie i bardzo mocno się zatacza. Barmanka, która widzi mężczyznę, przecież zna go świetnie, to jest stały bywalec tego lokalu, podaje sama mu alkohol i nie zauważa, żeby Marek Kapel był pijany w momencie, w którym opuszcza jej bar, a robi to jakiś czas przed 23. W tym samym czasie w domu państwa Kaplów pani Zofia przekonana jest absolutnie, że jej syn wrócił, ponieważ słyszy kroki w mieszkaniu. Okazuje się jednak, że to drugi syn, Paweł, sprawdzał wówczas, czy dach jest szczelny, ponieważ zerwała się wielka wichura oraz burza. Jest olbrzymia ulewa, a dach jest świeżo co położony, więc oczywiście ta inspekcja i kontrola nie jest absolutnie niczym dziwnym. Jak pewnie się domyślacie, Marek Kapel do domu nie wraca. Rano jest niedziela, ludzie idą do kościoła. Niektórzy przechodząc obok, nieopodal właśnie baru u Trabanta, między torami a barem u Trabanta znajduje się betonowy płot.
taki standardowy betonowy płot, tak jak możemy sobie go wyobrażać, czyli pionowe przęsła, które są właśnie takimi szynami, pomiędzy które wsadzone są poziome płyty betonowe. Zazwyczaj jest ich 4 albo 5 w tym płocie, o którym mowa, takich płyt betonowych są mniej więcej 4 na każdy taki segment płotu. I pod jednym z tych właśnie segmentów leży coś czarnego. Brakuje jednej płyty, to znaczy wszystkie te segmenty płotu są właśnie składają się z 4 elementów. Jeden nagle jest taki krótszy, czy no, niższy, więc to nie wzbudza jakoś specjalnego zainteresowania, no bo przecież kto liczy płyty betonowe w płocie betonowym? Jednak kiedy przechodzi tam tędy człowiek, który najprawdopodobniej jest na ciężkim kacu i widzi, że pod płotem coś leży, potem im bliżej się do tego płotu zbliża, tym bardziej widzi, że to raczej człowiek. Myśli sobie, że to właśnie jakiś podobny jemu człowiek, który też w nocy się upił, prawdopodobnie pod tym płotem zasnął, chociaż przecież straszliwie padało. No i mężczyzna ma taki trochę niecny plan podejść i okraść tego człowieka. Kiedy bliżej podchodzi, widzi, że człowiek ten jest skulony na kolanach tak jakby, ma odsłonięte plecy, ale im bliżej mężczyzna podchodzi, tym bardziej widzi, że brakuje najważniejszej części ciała, mianowicie głowy. Im bliżej podchodzi, tym bardziej widzi, że ta głowa jest, ale po drugiej stronie płotu. Szyja jest wciśnięta pomiędzy dwie betonowe płyty. Szybko wezwana zostaje policja, pogotowie. Marek Kapel nie żyje. Na miejsce oczywiście przyjeżdża szybko prokurator, zresztą ten sam, który kilkanaście tygodni wcześniej umarza sprawę śmierci Patryka R. Przyjeżdża na miejsce razem z policją oczywiście i uznają śmierć Marka Kapla jako nieszczęśliwy wypadek, którego przyczyną miało być potknięcie się mężczyzny na trawie. Pas trawy oddzielający chodnik od płotu jest kilkumetrowy. Nie jest na pewno taki, że kiedy ktoś upadnie na chodniku, to uderza o ten płot. Ale Marek Kapel miał iść chodnikiem, uderzyć w płot w taki sposób, że wybił betonową płytę drugą, przez co opierające się na niej płyty miały na niego spaść i stworzyć taką swoistą gilotynę. Nikt nie zadał sobie wówczas jakiegoś pytania czy trudu, żeby w ogóle zastanowić się, czy tak faktycznie może się stać. Jeżeli uderzymy o płot betonowy, naprawdę jesteśmy w stanie wybić masywną, kilkudziesięciokilogramową płytę z przęseł, które stanowią swego rodzaju szynę? Tym bardziej, że twarz Marka nie ma żadnych śladów, które mogłyby wskazywać na silne uderzenie, otarcie. No wiemy, jak to jest, kiedy się człowiek, nie wiem, wywraca na rowerze, upada na chodniku, zawsze jest jakieś otarcie skóry, są siniaki, guzy wielkie, krwiaki. Marek ma tylko jedno delikatne zadraśnięcie na czole, które raczej nie powstało od tak silnego uderzenia w betonowe płyty, że jedną wybito, a dwie pozostałe spadły na jego szyję. Przytrzaśnięte są również dłonie w bardzo dziwnym ułożeniu, takim, które wskazywałoby na to, że Marek chce te płyty podnieść, żeby się uratować. A po drugiej stronie tego płotu leży oparta właściwie pod głową Marka deska do prasowania, najprawdopodobniej, bo ten przedmiot bardzo szybko znika z tego miejsca, a rzekomo wybita przez Marka, przez głowę właściwie Marka, płyta betonowa leży kilkadziesiąt centymetrów, powiedziałabym bardziej, że jest to pół metra do metra na trawie, jest pęknięta na pół, jednak na tej płycie też nie ma żadnych śladów krwi, skóry. Pracownik składu budowlanego, który właśnie postawił ten płot, wspomina, że był wówczas w pracy. Ja nie wiem, czy to dlatego, że pracował, bo mieli ten skład otwarty, bo jeszcze były niedziele wówczas handlowe, czy dlatego, że po prostu był tam, bo to jego biznes i coś tam sobie robił.
wspomina po latach, że nie było taśmy policyjnej, znaczy ona właściwie po godzinie od znalezienia Marka Kapla i zabrania jego zwłok została usunięta. I właściwie tak dziwne wydarzenie nie zostało w żaden sposób dokładnie zbadane. Nikt niczego nie szukał, nie szukał żadnych śladów. Na miejscu tylko znaleziono telefon Marka, papierosy, właściwie to nawet pety, to też jest bardzo istotna kwestia w tej sprawie. Śmierć Marka zostaje początkowo uznana za nieszczęśliwy wypadek. Później jednak po kilkunastu dniach czy tygodniach, już teraz wybaczcie mi, ale nie pamiętam po jakim czasie, zostaje uznana za samobójstwo. We krwi Marka wykryty jest podczas sekcji zwłok alkohol i to w bardzo znacznej ilości, ponieważ na poziomie 2,9 promila alkoholu. Pytanie więc, gdzie Marek spożył tyle alkoholu między wyjściem z baru u Macha, a dojściem do płotu przy składzie budowlanym, właściwie w te 15 czy 20 minut. Dlaczego też Marek miał papierosy, właściwie to niedopałki papierosów schowane w paczce? Marek palił papierosy, owszem, ale zawsze wyrzucał. Ten zwyczaj chowania petów w paczce papierosów w ogóle nikomu się z Markiem nie kojarzył. Ten człowiek po prostu tak nie robił. Mama Marka wspomina, że Marek też nigdy nie palił w samochodzie. Na pewno nie palił w samochodzie swoim i domyśla się, że nie palił również w czyimś samochodzie. Ale to wciąż wierci dziurę w brzuchu osobom, które chciały bardzo wyjaśnić śmierć Marka. Dlaczego miał popełnić samobójstwo? Naprawdę miał wiele celów, planów. Był to taki człowiek, który zawsze był chętny do pomocy. Nigdy nie zdradzał żadnych sygnałów obniżonego nastroju, depresji, czegokolwiek. Absolutnie to samobójstwo, no jeszcze w tak drastyczny sposób, jeżeli miało być to samobójstwo, no to technicznie, w jaki sposób Marek Kapel mógłby go dokonać? Śledczy twierdzą, że Marek Kapel, mając 2,9 promila alkoholu we krwi, miał podejść do płotu, podnieść dwie betonowe płyty jakoś rękoma, wcisnąć, nie wiem, palce, podnieść je do góry, wybić płytę numer 2, tą drugą od dołu, przytrzymać te dwie płyty, kilkudziesięciokilogramowe nad sobą, położyć głowę, puścić i w ten sposób miał dokonać tego samobójstwa. Jednak brat Marka, który był na miejscu znalezienia zwłok swojego brata, widział, jak strażacy, którzy uwalniali zwłoki jego brata z uścisku tych płyt, siłowali się, by takie dwie płyty podnieść. Mówi, że we dwóch strażacy mieli problem, żeby takie dwie płyty podnieść. Marek nie był słaby, ale był sam, był pijany. Czy to jest w ogóle możliwe, tak fizycznie, żeby dokonać takiego czynu? Później śledczy będą twierdzić, no bo wszystko będzie wskazywało na to, że ta teoria jest grubymi nićmi szyta. Będą twierdzić, że Marek Kapel miał sobie przygotować w ogóle to miejsce i miał sobie po prostu te płyty w jakiś sposób tam poluzować, że po prostu gotowy tylko tam podszedł i udusił się w ten sposób, bo do śmierci doszło przez zgniecenie dróg oddechowych, zgniecenie szyi. Po śmierci Marka nie jest też badane w ogóle jego życie. Pani Zofia do dziś wspomina, że ona się czuła totalnie osamotniona, była przekonana, że zaraz przyjdą śledczy, że ją w ogóle poinformują o śmierci jej syna, bo do takiej sytuacji też nie dochodzi. Rodzina Kaplów dowiaduje się o śmierci Marka w taki sposób, że do ich domu rano przychodzi sąsiad czy sąsiadka i mówi o tym, właściwie to mówi tylko tyle, żeby szybko sprawdzili, czy Marek jest w domu. Dlatego, że ta osoba przechodziła obok miejsca znalezienia zwłok Marka, prawdopodobnie go w jakiś sposób rozpoznała, ale nie była pewna, że to on, więc szybko chciała sprawdzić, czy to, właściwie to wykluczyć pewnie to, że to Marek Kapel. Pani Zofia w tym momencie jest przekonana, że Marek jest w domu, ponieważ słyszała kroki, była przekonana, te kroki, które
robił wówczas Paweł, sprawdzając dach w nocy, więc ona była przekonana, że to Marek wraca z miasta, z baru. Więc początkowo odpowiada, że tak, ale Paweł zaniepokojony idzie do pokoju Marka, zastaje puste łóżko i szybko biegnie na miejsce i dowiaduje się, że to ciało jego brata. Więc policja nie przychodzi do domu Kaplów. Nie zbiera żadnych śladów. Nie przesłuchuje ani pani Zofii, ani Pawła, ani jego bliskich, kolegów, znajomych. Nie pyta, czy mężczyzna miał jakikolwiek powód. Po prostu najpierw uznaje sprawę za wypadek po pijaku, potem za samobójstwo. W jednym z filmów dokumentalnych, właśnie z takich reportaży w magazynie śledczym Anity Gargas, pani Zofia Kapel opowiada o takiej poruszającej sytuacji, kiedy mówi o tym, że cała rodzina, czyli ona, jej drugi syn Paweł oraz jego żona byli tak zrozpaczeni i byli w tak fatalnym stanie, że sąsiad, który po prostu ich obserwował, zapewne też się nimi w jakiś sposób zajmował, był przerażony ich stanem, dlatego sam pojechał do Dąbrowy Tarnowskiej, znalazł psychologa, którego następnie przywiózł do Szczucina po to, żeby te rodziny w jakiś sposób wesprzeć, bo żadnego, absolutnie żadnego wsparcia nie otrzymała. Na miejscu znalezienia zwłok Marka Kapla, tak jak powiedziałam, odnaleziono właściwie niewiele, bo jego telefon oczywiście prokuratora czy tam policja zabezpiecza i pewnego dnia wieczorem po cywilnemu przychodzi jakiś policjant, który się w ogóle też nie legitymuje rodzinie i oddaje telefon Marka w ręce albo pani Zofii, albo brata. Rodzina więc szybko do tego telefonu zagląda, żeby się dowiedzieć, może tam zostawił Marek jakąś wiadomość, może to tam będą jakieś tajemnicze połączenia, coś, co może ich naprowadzić na to, dlaczego Marek zginął. I wówczas Pawłowi przypomina się ten filmik, który jego brat nagrał kilka miesięcy wcześniej z miejsca znalezienia zwłok Patryka R. I tego filmiku w telefonie nie znajduje. Jednak do dziś pan Paweł nie rzuca w żaden sposób zarzutów w stronę policji, że to oni z pewnością usunęli ten filmik. Być może Marek usunął go sam. Jednak rodzinie pewne klocki zaczynają układać się w całość. Jeżeli w barze u Macha Marek pije 2 piwa i wódkę, 1 setkę wódki czy tam kieliszek wódki, wychodzi z tej knajpy. Wszyscy widzą, że jest w normalnym stanie. Idzie do domu. Jednak po kilkunastu czy kilkudziesięciu minutach, ale to jest czas rzędu 20-25 minut, już zatacza się. I to nieopodal miejsca, w którym znaleziono później jego zwłoki. A do tego wszystkiego te niedopałki papierosów, które Marek ma w swojej kieszeni. Część znajduje się w paczce papierosów, takie znalazłam informacje, ale jednak w większości miejsc, w których czytałam informacje i zresztą widać to na zdjęciach pochodzących z miejsca znalezienia zwłok, że te pety, niedopałki znajdowały się w kieszeni kurtki Marka Kapla. Marek palił papierosy, ale jeżeli palił je na zewnątrz, to wyrzucał je po prostu albo do kosza, albo do jakiejś popielniczki, albo po prostu wyrzucał je gdzieś tam, nie wiem, w trawę, czy jak to akurat takie śmieszne trochę określenie, ale bardzo mi się spodobało, któryś z policjantów nazywa to strzałem palacza, typowym strzałem palacza. Więc bardzo szybko rodzinie zaczyna ten fakt zbyt mocno kołatać się po głowie, dlaczego Marek te papierosy wypalone chował do kieszeni. Najprawdopodobniej dlatego, że nie miał gdzie ich wyrzucić. A jeżeli nie miał gdzie ich wyrzucić, to najprawdopodobniej był w miejscu, w którym nie było popielniczki, nie mógł tych papierosów wyrzucić. Jako że w barze u Macha popielniczki były na każdym stole, to był, nie wiem, czy to był czas, kiedy już nie można było palić w knajpach, no ale może po prostu w Szczucinie była sala dla palaczy, albo po prostu nie za bardzo się przejmowano tym, co w dużych miastach obowiązywało. Więc w barze u Macha miał gdzie te papierosy wyrzucać. Jeśli by stał na dworze, również. Jeśli by nawet siedział pod jakimś daszkiem, również miał gdzie wyrzucić.
Bardzo szybko więc rodzina zaczyna się zastanawiać, czy przypadkiem Marek nie wsiadł z kimś do samochodu. Ale w swoim samochodzie w sumie Marek papierosów nie palił. Jednak Marek musiał też gdzieś wypić ten alkohol, który sprawił, że w chwili śmierci miał 2,9 promila we krwi. Może wsiadł do jakiegoś samochodu, gdzie był alkohol, gdzie się go napił, tam też palił. Ale palenie to jedno, a utylizowanie niedopałków to drugie. Schował je więc do kieszeni i w takim stanie został znaleziony martwy. Śledczym udaje się jeszcze ustalić prawdopodobną godzinę zgonu, ale też nie jest zbyt precyzyjna jak na dość szybkie znalezienie zwłok, ponieważ biegły ustala, że do śmierci doszło 12 godzin przed znalezieniem zwłok, około 12 godzin doszło do śmierci, co oznaczałoby, że Marek zginął pomiędzy 9 wieczorem a 3 w nocy. To daje dość duży zakres godzin. No wiemy, że do 23 siedział w barze u Macha, z którym to z kolei wiąże się inne wydarzenie, do którego miało dojść w nocy śmierci Marka Kapla. To udaje się ustalić jego bratu, że pod barem doszło do jakiejś bójki. Ale Marek nie miał na ciele śladów pobicia. Z kolei zaczynają też docierać jakieś informacje do rodziny, że Marek miał być widziany gdzieś w jakiejś sąsiedniej miejscowości tej nocy, albo że był na jakiejś dyskotece z okazji dożynek w jakiejś sąsiedniej miejscowości. Jednak absolutnie nie udaje się zweryfikować tych hipotez. Marek raczej miał zamiar po prostu pójść na szybkie piwo do baru, wrócić do domu i pewnie wyspać się po całym tygodniu ciężkiej pracy. W niedzielę raczej nie miał zamiaru pracować. Niesprawdzane są absolutnie kamery. Udaje się dotrzeć tylko do jednego zapisu z kamer właśnie w okolicach baru u Trabanta, gdzie widać, jak Marek się zatacza parę minut po 23. Niesprawdzane także są logowania do jego telefonów, w sensie logowania do BTS-ów tego telefonu. Przecież to by odpowiedziało na pytanie, czy Marek tamtej nocy gdziekolwiek był. To jest 8 lat temu, 2014 rok. W wielu sprawach dużo wcześniejszych te BTS-y odgrywały bardzo ważną rolę. No tutaj nie zlecono takiej ekspertyzy i takiego badania. Więc w śledztwie, mimo że nie trzeba tego uznawać za sytuację i kwestię nierozwiązaną i taką nie do ustalenia, to tak właśnie się dzieje. Dlatego też 31 października 2014 roku to śledztwo zostaje umorzone, a śmierć Marka Kapla zostaje uznana za... Oficjalnie nazywa się to nieumyślnym spowodowaniem zbrodni bez udziału osób trzecich, co nie stanowi czynu zabronionego według polskiego prawa. Rodzina absolutnie nie przyjmuje takiego wyjaśnienia do wiadomości. Przez jeszcze długi czas będzie starała się to śledztwo wznowić, zaskarżyć, złożyć zażalenie właśnie do tej decyzji. Niestety pierwsze sygnały, jakie docierają z prokuratury z Dąbrowy Tarnowskiej, to niestety takie, że te skargi i zażalenia nie zostają uznane. To też sprawia, że gdy śledztwo zostaje umorzone, to rodzina może mieć dostęp do akt. I tak się też dzieje. Brat Paweł jedzie do prokuratury i tam dowiaduje się, że do części akt ma wgląd, a do części akt nie. Mimo że te akta składają się raptem z kilkudziesięciu stron. Nie są zbyt dużymi aktami na tamten moment. Ale rodzina absolutnie nie daje za wygraną. Składa do sądu zażalenie na umorzenie śledztwa i na to, że odmówiono im cofnięcia tej decyzji o umorzeniu. I tak w marcu 2015 roku sąd w Dąbrowie Tarnowskiej przesyła tę sprawę, właśnie tę zwraca, do ponownego rozpatrzenia. I w taki oto sposób śledztwo to otrzymuje nowego prokuratora, ale też nowy zespół biegłych i śledczych, którzy do tej sprawy już podchodzą inaczej. Przede wszystkim dlatego, że zadają pytania. Początkowo wszystko wygląda tak, jakby
sprawa miała się rozwiązać, jakby nowy zespół zajmujący się nią w prokuraturze miał możliwości i ochotę i chęci i energię do tego, żeby tę sprawę rozwiązać, jednak w pewnym momencie wszystko sprawia wrażenie, jakby tych pytań już nie zadawano. Główne, w jakim cudem Marek Kapel sam mógłby albo wybić płytę betonową ważącą około 50 kg, albo podnieść dwie płyty, czyli 100 kg do góry, wypchnąć kolejne 50 na zewnątrz i klęknąć, przytrzymując cały czas te płyty i zdekapitować się. Nikt tego nie kwestionuje, mimo że jest to fizycznie niemożliwe. I tak w 2015 roku, w okolicach czerwca, śledztwo zostaje ponownie umorzone, a śmierć Marka nadal pozostaje uznana jako nieszczęśliwy wypadek. W trakcie tej sprawy rodzinie udaje się jednak dotrzeć do nagrań monitoringu, z których wynika, że obok ciała Marka, właśnie to obok tego miejsca, w którym jego ciało znaleziono, a przypominam, że za czas jego zgonu uznano przedział godzinowy pomiędzy godziną 21 a 3 w nocy, kilkukrotnie przejeżdża patrol policji. Przejeżdża zarówno przed północą, jak i kilka razy po północy. Prawdopodobieństwo, że nie widzą Marka Kapla, nie widzą niczego podejrzanego. Przecież nawet zakładając, że Marek jakimś cudem mógł doprowadzić do swojej śmierci sam, zakładając, że podnosił te płyty i próbował jakoś z nimi operować, to na pewno nie zajęło mu to 2 minut. To pewnie był długotrwały proces. Musiał się siłować, musiał w jakiś sposób to obmyślać, planować. To nie jest naprawdę prosta rzecz. Jest duże prawdopodobieństwo, że policjanci po prostu by to zauważyli. Ale jeżeli nie zauważyliby go w trakcie, raczej zobaczyliby leżące ciało pod tym płotem. To miejsce zresztą jest przy bardzo ruchliwej ulicy, bardzo często uczęszczanej, którą nawet wieczorami jeżdżą samochody, a już na pewno w ciągu dnia chodzi mnóstwo osób, jest duży ruch uliczny. To takie miejsce wręcz jak na środku jakiegoś placu. I to wszystko sprawia wrażenie, jakby zwłoki Marka Kapla miały być pokazane jak największej liczbie osób. Rodzina Marka nadal działa. Wtedy dowiaduje się od różnego rodzaju osób różnie związanych z nimi, sąsiadów, znajomych, że Marek miał, kiedy był pijany, mówić pewne rzeczy związane z Iwoną Cygan. Kiedy śledczy się o tym dowiadują, to w ogóle to zbywają, co tam mógł taki zwykły Marek Kapel wiedzieć o zbrodni sprzed 17 lat, przecież sam wówczas był dzieckiem. Z jednej strony tak, był nastolatkiem, ale był od Iwony raptem młodszy o 2 czy 3 lata, więc w najgorszym wypadku miał lat 13 czy 14, kiedy Iwona umierała. To jest taki wiek, w którym ludzie już myślą samodzielnie, wiedzą pewne rzeczy. Przypominam, że zbrodnia połaniecka została rozwiązana właśnie dzięki kilkuletniemu chłopcu, który skojarzył pewne fakty i powiedział o nich milicjantom, więc mógł faktycznie coś usłyszeć. Mógł jako dziecko nie wypierać takich informacji, mógł po prostu je gdzieś tam zakodować. Mógł też oczywiście niczego nie wiedzieć na temat śmierci Iwony, ale jako stały bywalec baru Umacha, gdzie spotykali się mężczyźni różnego pokroju w Szczucinie, zarówno ci mało, jak i bardziej wpływowi, mógł po prostu coś kiedyś usłyszeć, mógł się czegoś dowiedzieć. W każdym razie kilka osób wspomina o tym rodzinie, że Marek po pijaku mówił, że ma jakąś wiedzę na temat śmierci Iwony Cygan. W tamtym jednak momencie sprawa utyka w miejscu ku rozpaczy rodziny. Jedyne osoby w Szczucinie, które naprawdę rozumieją, co rodzina Kaplów musi przeżywać w tamtym momencie, no to oczywiście siostry i ojciec Iwony Cygan. Dlaczego mówię siostry i ojciec, a nie matka?
ponieważ w marcu 2014 roku pani Czesława umiera. Dokładnie 9 marca doznaje ataku serca i mimo podjętej szybko reanimacji nie udaje jej się uratować. Pani Czesława umiera nie wiedząc, że sprawą Iwony Cygan kilka miesięcy później zajmie się prokuratura krajowa. Nie wie, że zajmie się nią Archiwum X. Nie wie, że zostaną oskarżone osoby. Nie ma też absolutnie pojęcia, ile tych osób będzie. Ale o śmierci pani Czesławy opowiem przy innej okazji, trochę w innym kontekście. Aneta Cygan i Małgorzata Cygan, siostry Iwony, uważają, że to właśnie ta sprawa ją zabiła. Że to taka niepisana ofiara zabójców Iwony. Po prostu matczyne serce pękło z rozpaczy. Rodzina państwa Cygan oferuje w pewnym momencie pomoc. Pomoc, którą sama otrzymuje jakiś czas wcześniej. Wiem, że teraz być może trochę komplikuję wątki i je mieszam, ale pan Mieczysław Cygan osobiście zna senatora Mieczysława Gila. I to właśnie tego człowieka pan Mieczysław Cygan prosi o pomoc. Jako jego znajomego, jako ojca. Mówi mu o sprawie Iwony, o tym, że nic w tej sprawie się nie posuwa do przodu, że nic nie wiadomo, że do nich, jako do rodziny, docierają różnego rodzaju sygnały, że wieś huczy o tym, że to Austriacy, że to stary, młody Klapa, że to Trabant, że to jeszcze ktoś inny. Ale dalej, po tylu latach, nic nie wiadomo. I pan Mieczysław Gil przejmuje się tym wyznaniem swojego znajomego. Obiecuje, że coś postara się w tej sprawie zrobić. Tym bardziej, że pamiętajmy, że rodzina do bardzo długiego czasu nie ma pełnomocnika, ponieważ wszyscy odmawiają im wzięcia udziału w tej sprawie. Co też właściwie w tamtym momencie nie budzi w nich jakichś wielkich wątpliwości. Po prostu myślą, że ktoś nie ma czasu, że ktoś nie może, że może ta sprawa jest zbyt skomplikowana. Nie przychodzi im do głowy, że mogą się czegoś bać. No to też oczywiście nie wiadomo, czy się czegoś boją, ale no, rodzina jest po prostu pozostawiona sama sobie. Co więcej, rodzina traktowana jest też trochę jak takie zgniłe jajo, które się sobie podrzuca nawzajem. To jest bardzo brzydkie określenie, ale w sumie lepszego nie jestem w stanie znaleźć. Pani Czesława większość swojego czasu poświęca na to, żeby udawać się do prokuratury, do śledczych, wyczekuje godzinami na korytarzach prokuratur. Przychodzi na spotkanie matka zamordowanego dziecka, nastolatki. Zawsze proszona jest o poczekanie. Czeka 5, 7, czasami 8 godzin. Przychodzi wcześniej, żeby spotkać kogoś, jak przychodzi do pracy. Nawet czasami w tych miejscach siedzi, w tych instytucjach siedzi dłużej niż pracownicy tych instytucji. A kiedy w końcu zostaje przyjęta, raz na jakiś czas, bo zazwyczaj po prostu ktoś mówi, że nie ma czasu, prokurator zbywa kobietę, jest niemiły, to kiedy w końcu zostaje przyjęta, zawsze jest informowana, że niczego nie wiadomo, że ona ma po prostu dać spokój, że w ten sposób niczego nie ułatwia, nie pomaga, że mają czekać, że śledztwo jest prowadzone, że są jakieś nowe tropy, że oni nie mogą rodziny informować, no bo zepsuliby śledztwo. Nade wszystko jednak rodzina ma absolutny zakaz kontaktowania się z mediami, ponieważ to może zepsuć hipotezę śledczeń, w ogóle działania jakieś tam wykrywcze. I rodzina się do tego wszystkiego stosuje. Nie opowiada o tym, co udaje jej się czasami dowiedzieć z prokuratury, nie informuje mediów. Te wszystkie materiały, które w mediach się pojawiają z wczesnych lat 2000, to są materiały, które w ogóle od rodziny nie wychodzą. Wychodzą zazwyczaj albo od policjantów, albo od prokuratury, takie jak na przykład listy gończe, czy właśnie 997, czy telewizyjne biuro śledcze. To nigdy nie wychodzi od rodziny. Oni
słuchają policjantów, ufają im, ufają śledczym. Są jednak oczywiście tym wszystkim wykończeni. Pan senator Mieczysław Gil po jakimś czasie wraca do pana Mieczysława Cygana i mówi mu słowa, które go prawie że pokonują. Mówi do niego wówczas, że ta sprawa nie wyjdzie na jaw, że to jest bardzo gruby temat, wykraczający daleko poza Szczucin. I że ma wrażenie, że to jest sprawa, która swoimi mackami sięga bardzo grubych i głębokich struktur policji, prokuratury, nawet polityki. Dla rodziny Cyganów jest to szok. Ale to, co udaje się panu senatorowi Mieczysławowi Gilowi zrobić dla rodziny Cyganów, to poprosić o to, żeby na sprawę ich tragedii zerknął mecenas Ireneusz Wilk. Możecie pana Ireneusza Wilka kojarzyć m.in. ze sprawy Krzysztofa Lewnika, ponieważ również w tej sprawie był pełnomocnikiem rodziny. Początkowo pan Ireneusz Gil przyjmuje tę prośbę od senatora, którego darzy szacunkiem, ale jest przekonany, że po prostu porozmawia z rodziną, w jakiś sposób przeanalizuje pobieżnie sprawę, da rodzinie pewne wskazówki, udzieli jakiejś porady, powie, co najlepiej zrobić. I tak się rozstaną, po prostu on wróci do swoich spraw, a rodzina skorzysta z jego porady. Jednak kiedy pan Ireneusz Wilk zapoznaje się z, nie wiem, czy z aktami, z jakimiś dokumentami na temat tej sprawy, wydaje ona mu się początkowo tak niewiarygodna i tak niemożliwa, że zaczyna go to fascynować, to jest może złe słowo, ale to jest po prostu niemożliwe, żeby coś takiego się wydarzyło, żeby były takie błędy od samego początku, żeby były takie nieścisłości, które mecenas od razu wykrywa. Postanawia się więc spotkać z rodziną, a przede wszystkim pojechać do prokuratury, do Dąbrowy Tarnowskiej razem z panią Czesławą Cygan. I do dzisiaj pan Ireneusz wspomina taką sytuację, że kiedy wyszli z gabinetu prokuratora, który przyjął pana Ireneusza i panią Czesławę od razu, a pani Czesława była uśmiechnięta, szczęśliwa i po prostu nie dowierzała, co się właśnie wydarzyło, a pan Ireneusz zapytał, co takiego się stało, że ona jest taka wdzięczna, przecież nic się nie udało ustalić. I wtedy, co wspomina zarówno Aneta Kupiec, jak i Małgorzata Serafin, najmłodsza córka państwa Cyganów, siostra Iwony, mówi, że ona była w szoku, pani Czesława, że ktoś wreszcie traktował ją jak rozmówcę, jak człowieka, nie jak problem, jak kłopot, jak intruza. To był moment, w którym pan Ireneusz Wilk zdecydował się rodzinie Cyganów pomagać i ich reprezentować. To będzie miało duży wpływ na dalszy rozwój sprawy, ale co najważniejsze, kiedy dochodzi do śmierci Marka Kapla i okazuje się, że rodzina przeżywa bardzo podobny dramat jak rodzina Cyganów wiele lat wcześniej, to właśnie ta rodzina prosi Ireneusza Wilka, żeby przyjrzał się tej sprawie. I takim oto sposobem Ireneusz Wilk również staje się pełnomocnikiem rodziny Kaplów. I to pewnie też dzięki niemu, w jakiś sposób, dzięki jego determinacji, udaje się sprawę Marka popchnąć do przodu. Zanim jednak coś się wydarzy, w tajemniczych okolicznościach życie straci również policjant Andrzej J., policjant w Szczucinie, który podczas swojej służby na komisariacie odbierze sobie życie ze służbowej broni. Jego śmierć zostanie uznana jako samobójstwo, mimo to, że mężczyzna miał powiedzieć jednemu ze świadków, który później będzie zeznawał w tej sprawie, że jeśli to, co na komendzie, czy na tym komisariacie w Szczucinie jest ukrywane, wyjdzie kiedyś na jaw, to tutaj wszyscy pójdą na dno.
ma to powiedzieć swojemu koledze, który przerażony jest w momencie, w którym dowiaduje się, że Andrzej J. odebrał sobie życie. Zresztą mężczyzna sporządzi jakiś bardzo lakoniczny list pożegnalny, z którego właściwie nie będzie nic wynikało. Będzie wydawał jakieś takie proste dyspozycje, nie wyjaśni, dlaczego odbiera sobie życie, nie skieruje słów do swoich dzieci, do swojej żony, do swojej rodziny. Po prostu dwa zdania dotyczące podziału majątku, czy tam jakichś instrukcji takich bardzo praktycznych i konkretnych. Umrze także Damian H., który przed 30 także odbierze sobie życie. Ale dzieje się też bardzo dziwna sytuacja, ponieważ w Sylwestra z 2010 na 2011 roku zaginie Michał Miziarski, którego ciało po kilku tygodniach zostanie odnalezione w Szczucinie w Wiśle. Znaczy to, że zostało odnalezione ciało, to może trochę powiedziałam na wyrost, ponieważ z rzeki zostanie wyłowiona tylko jego noga. Właściwie to fragment stopy schowanej w bucie. Swoją drogą są to albo glany, albo martensy. Rozumiem, że takie wypadki się zdarzają, ale kilka lat później, niedługo po Michale, umiera jego siostra, 14-letnia. Umiera w wyniku, też nie wiadomo, czy popełnia samobójstwo, czy przypadkowo to robi, ale przedawkowuje leki, które podbiera swojej babci. Natomiast rok po Julii Miziarskiej życie odbiera sobie Katarzyna M., jej najlepsza przyjaciółka, która wiesza się w swoim mieszkaniu. Do ostatniego tajemniczego zgonu dochodzi w 2016 roku, 13 października. To właśnie wtedy w dziwnych okolicznościach z własnego podwórka znika Wojciech Sołtys. To przedsiębiorca, który jest w Szczucinie całkiem znany. Zresztą jego brat jest policjantem w Szczucinie. Z kolei Wojciech Sołtys wyjeżdżał często też do Stanów Zjednoczonych, do Chicago, gdzie kilku Szczucinian, między innymi Andrzej Eł, pseudonim Jabłuszko, wyprowadził się na początku lat 2000. Mężczyźni mieli się tam widywać, kolegować. Zresztą do tych Stanów pierwszy wyjeżdża Wojciech, bo robi to na początku lat 80., więc no, przyjaźnią się, kolegują, znają się bardzo dobrze. Przez pierwsze dni od zniknięcia Wojciecha Sołtysa nikt właściwie nie wie, że mężczyzna zaginął, ponieważ dowiaduje się o tym ktoś bliski z rodziny, nie wiem, czy to przypadkiem właśnie nie brat Józef. Pod koniec października, przypominam, że 13 Wojciech Sołtys jest ostatni raz widziany na swoim podwórku. W pewnym momencie po prostu znika jego samochód, znika Wojciech Sołtys i pod koniec października Wojciech Sołtys wylecieć do Stanów, ma wykupiony już bilet lotniczy, ale nie stawia się, ale nigdy z kraju nie wylatuje, ten bilet nigdy nie zostaje zeskanowany czy wykorzystany. W tym czasie też coraz więcej osób próbuje się z nim skontaktować i kiedy już po dwóch tygodniach właściwie bezskutecznie próbują to robić, informują Józefa Sołtysa właśnie o tym, że jego brat nie daje znaku życia. Dlatego też mężczyzna jedzie do Szczucina, próbuje wejść do jego domu, dokonuje makabrycznego odkrycia, ponieważ widzi zwłoki zagłodzonego psa, zresztą ukochanego psa. I to sprawia, że Józef Sołtys jest przerażony. Szybko wzywa policję, zgłasza zaginięcie brata. Nic nie wskazuje na to, że Wojciech Sołtys planował jakikolwiek wyjazd. W domu jest ciepło, pracuje piec. Nic nie wygląda jakby szykował się na jakiś wyjazd. No, kiedy ktoś opuszcza dom, to zazwyczaj wyłącza piec, który po prostu grzeje właściwie bez powodu. W domu też widać, że to wygląda tak jak porzucone w trakcie życie. Wiele razy opowiadałam takie historie, kiedy widać niedojedzony obiad, nierozpakowane zakupy, otwarty komputer w trakcie pracy. I tak właśnie wygląda miejsce, które pozostawił czy porzucił Wojciech Sołtys.
Dopiero 12 listopada jeden z rolników, który przechodzi nieopodal wału na Wiśle, ale nie w okolicach Szczucina, tylko w Maniowie, czy to też nieopodal miejscowość, ale aż tak wielkiej zbieżności tutaj tych miejsc nie ma, odnajduje ciało Wojciecha Sołtysa. Jest ono ukryte w krzakach, w bardzo trudno dostępnym miejscu. To, co ważne, to to, że obok jego ciała nie ma w ogóle butów. Ale to nie jedyne, co odnajdują śledczy, którzy przybywają na miejsce, ponieważ kilkaset metrów od ciała Wojciecha Sołtysa jest jego samochód, a właściwie to, co po nim zostało. Ponieważ samochód ten jest doszczętnie spalony, ewidentnie nie był to jakiś samozapłon, ponieważ później się okaże, że ten samochód najprawdopodobniej był czymś oblany, bo palił się równomiernie i to w różnych takich miejscach, gdzie ogień został wręcz podłożony, bo tam ustalono źródło ognia, a to są miejsca, w których nie mogłoby dojść do takiego samozapłonu. To, po czym udaje się zidentyfikować, że to auto pana Wojciecha, to oczywiście tablica rejestracyjna, która ocalała, czy tam w częściowy sposób, że udaje się potwierdzić, że to samochód pana Wojciecha. Co ciekawe, mężczyzna zniknął ze swojego podwórka, na którym pracował. Dokładnie wykonywał jakieś prace mechaniczne, coś naprawiał. To były jakieś takie prace właśnie typowo mechaniczne. Jednak, tak jak powiedziałam, na miejscu znalezienia zwłok mężczyzna nie miał butów, był ubrany w dres, miał jakąś kurtkę, a w tej kurtce, to jest najciekawsze, miał bardzo dużą sumę pieniędzy, bo miał aż 2000 dolarów, miał też kilka tysięcy złotych. Do tego wszystkiego są tam też jego dokumenty, kluczyki do samochodu, jest także telefon komórkowy. I to tak stawia trochę pod znakiem zapytania, co z takimi pieniędzmi w kurtce mógł robić na podwórku, w takich, robiąc jakieś tam prace porządkowe. Po pierwsze, się takich pieniędzy w kurtkach nie nosi. Chociaż mężczyźni być może w wieku pana Wojciecha tak robili. To też lata 2016, więc już były karty, no ale rozumiem, że do pewnych transakcji kart się nie używa. No, w każdym razie miał te pieniądze przy sobie, nie zostały one skradzione, więc to też trochę wykluczało motyw rabunkowy. Śledczym jednak udaje się ustalić, że kilka dni przed swoją śmiercią mężczyzna miał wypłacić z konta 30 tysięcy dolarów i nie wiadomo, czy te 2 tysiące, które odkryto w jego kurtce, to reszta z tych 30 tysięcy, czy jakieś jeszcze inne pieniądze. Tych 30 tysięcy dolarów nigdy oczywiście nie wytropiono, nie ustalono, na co zostały wydane. Samochód spalony, ale dlaczego Wojciech Sołtys zmarł? Sekcja zwłok nie dała jednoznacznej odpowiedzi, też zwłoki mężczyzny były w dość zaawansowanym stanie rozkładu. Założono, że do śmierci doszło na tle kardiologicznym czy na tle problemów z krążeniem, więc mężczyzna miał umrzeć w taki sposób, ale w żaden sposób nie wyjaśniono pożaru samochodu. Zresztą ten człowiek był kilkaset metrów od niego. W samochodzie nie odnaleziono resztek jego butów. Ja nie wiem, czy coś może tak totalnie spłonąć. Zostają chyba jakieś ślady, chociaż tapicerka zazwyczaj się topi, pali. No nie wiem, nie jestem absolutnie ekspertką, ale co człowiek z jakimś zawałem, atakiem serca może robić bosy? Znaczy no w skarpetach, ale bez butów, więc bosy. W jakichś krzakach, w które jest bardzo trudno wejść, nawet człowiekowi w butach, a co dopiero człowiekowi bez nich, który właśnie przechodzi jakiś ogromny atak serca. Może do tego pożaru samochodu doszło najpierw i mężczyzna w wyniku stresu doznał, uciekając z tego miejsca, doznał tego ataku. Jednak podejrzenia rodziny pana Sołtysa są takie, że pojechał na spotkanie jakieś tajemnicze, dlatego miał ze sobą taką sumę pieniędzy. Możliwe, że w trakcie tego spotkania nie dogadał się z jakimś kontrahentem i doszło do zabójstwa. Nie wiem, czy ciało Wojciecha Sołtysa zostało poddane badaniom toksykologicznym, natomiast jego samochód najprawdopodobniej został spalony. A jeżeli doszło do spalenia, do podpalenia tego samochodu, to ktoś musiał to zrobić.
Na miejscu nie znaleziono żadnych przedmiotów, które mogłyby świadczyć o tym, że został tam jakiś kanister. Nie znaleziono też takiego kanistra na miejscu znalezienia zwłok oraz tego samochodu. Nie wiadomo, co stało się z Wojciechem Sołtysem. Jednak to jedna z takich śmierci, o których w Szczucinie będzie się mówiło bardzo głośno i która do dzisiaj, a mamy rok 2022, nie została wyjaśniona. Dlaczego jednak ten odcinek zaczęłam od wypowiedzi pani Anety o Sylwku Gizie? Ponieważ pani Aneta po wielu, wielu, wielu latach przez zupełny przypadek dowiedziała się, kto kilka miesięcy po śmierci Iwony dzwonił do ich domu, poprosił Iwonę do telefonu, a kiedy usłyszał, że nie żyje, zaczął się śmiać. To nie Sylwek Giza. Sylwek Giza to była ofiara policji dąbrowskiej, tylko to dzwonił kolega, przyjaciel Tramanta. O tym opowiem wam w kolejnym odcinku.